Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym nagraniu chciałbym pokazać trzy moje partie internetowe rozegrane na czeskomie. E, I można powiedzieć, że w każdej z nich była, po prostu niezwyk, był niezwykły zwrot akcji. E, w pierwszej, z, właśnie tutaj z Józefem Knechtem, z mistrzem międzynarodowym, e, to jest tylko ksywka, to nie jest imię i nazwisko. E, Miałem po prostu mega, mega farta. To, to, jest, to po prostu to, tak jakby nie wiem, przez cały mecz drużyna koszykarska prowadziła dwoma, dwoma punktami, a ja. A na końcu rzuciłem 3 punkty, jak to było, to zobaczycie. W drugiej partii miałem mega pecha, ponieważ przeszedłem przez wszystkie wyniki, gdzieś tam była pozycja równa, a już na samym końcu gry. Dostałem wygraną końcówkę, a jak to się skończyło, zobaczycie w nagraniu. No i trzecia partia to, to również pokaz, dlaczego warto studiować partie klasyczne, ponieważ właśnie taki przykład klasyczny udało mi się zastosować w mojej partii. Zapraszam do oglądania. Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. W pierwszym pojedynku właśnie z tym Józefem Knechtem, mistrzem międzynarodowym, grałem kolorem białym i rozpocząłem sobie od posunięcia D4. Skoczek F6, skoczek C3, sk tutaj czarny odpowiedział D5, obie strony walczą o centrum, widzimy to właśnie na tym obrazku i zastosowałem Taki ruch y, goniec G5 warianty Richtera-Weresowa. Czasami może się zdarzyć, że czarne zagrają posunięcie E6 i przejdziemy tak naprawdę do obrony francuskiej, taką transformacją ruchów. Tutaj jednak czarne odpowiedziały posunięciem C6. Hetman D3, moja idea była taka, żeby zrobić długą roszadę i jak to w partiach 3-minutowych po prostu cisnąć przeciwnika. Po 6 tutaj się, wydawało mi się, że E4 będzie ruchem takim naturalnym, dobrem. Tu ra raczej bym się teraz obecnie skłaniał do tego, żeby zagrać F3 i na przykład na posunięcie goniec F5 zagra sobie D4 i po tym ruchu mam e, mocne stabilne centrum, dlatego goniec F5 wydaje mi się wtedy wątpliwy. E, po niedokładnym E4 z mojej strony stanąłem już w, w fazie debiutowej z dużymi problemami. Nastąpiło zbicie, zbicie do samego końca, i nagle po gońcu F5 okazuje się, że mam problemy z dwoma pionkami: z pionkiem C2, z uwagi na gońca oraz z pionkiem D4 w zasadzie nie mam jak tych pionków bronić jednocześnie, także no stanęło to wszystko kiepsko. Zagrałem hetman E2, też raczej niezbyt szczęśliwe posunięcie, bo ponieważ blokuje gońca, no i mój przeciwnik skubnął pionka, i no co po debiucie białymi bez pionka, no to bardzo słabo. Po C3 klasyczna zasada, czyli jak masz przewagę to wymieniaj, mój przeciwnik to realizuje, hetmany zaraz zejdą z planszy. Wieża do 1 no co mi zostało? Zostało mi aktywne wyprowadzenie figur i jakieś tam próba gry na w końcówce po prostu, może się to odratuje. Skoczek D7, przegoniłem Hetmana, przeciwnik to zbił, teraz nadrobiłem rozwój, teraz ja mam przewagę w rozwoju 3 do 2, ale tak jak wcześniej wspominałem, bez pionka, to jednak trochę gorzej. Po H6 goniec się wycofał i po E5, przeciwnik też próbuje tutaj nadrabiać rozwój, Zagrałem G4, to oczywiście nie ma możliwości atakowania na króla, bo nie ma hetmanów, tak? Także takie marsze pionkami tutaj nic nie dadzą. Czarne stoją stabilnie. Zagrałem teraz posunięcie H3, to była kolejna podstawka, także to świadczy o moim skupieniu w tej, w tej partii. Przeciwnik nie wziął tego pionka na A2, mógł wziąć, tak? Gubicie na A2, w partii myślałem, że odbije piąka, ale teraz z tego co widzę, po prostu goniec by wrócił na D5. pionka odbije na A7, to prawda, ale tracę tym razem pionkę na polo F3. Także po debiucie e, no byłoby tutaj e, no bardzo bardzo nieprzyjemnie, ponieważ jestem po prostu bez, bez dwóch pionów w tej pozycji. Przeciwnik na szczęście tego nie zauważył, ja zreflektowałem się, zagrałem A3, przeciwnik długa, ja goniec G2, skoczek C5, no kompletnie ta pozycja mi się nie podobała, tu się nic nie klei, jakieś tam gońce na B3, wjazdy, goniec na C4, wjazd, jest też skoczek, który może nam tutaj zagrozić na D3, także bardzo słabo. Zrobiłem roszadę, w końcówce nie powinno się robić roszadę, ale po królu F2 jest takie posunięcie, jak skoczek D3 i też też jakieś tam dodatkowe widełki na to i na to. Dlatego nie chciałem w ten wariant wchodzić. Zrobiłem rozszadę, Przeciwnik F5, ja B4 skoczek D3, i nagle tutaj pojawiła się dla mnie mała szansa, ponieważ. Odrabiam pionka. Czyli także podstawiłem dwa pionki na początku, przeciwnik tylko jednego wziął, a nagle mam piona tutaj zrekompensowanego, i mogę po prostu walczyć dalej. Po skoczku B2 wieża D8, wieża D8, goniec sobie wrócił po to, żeby wieża nie wjechała. Przy okazji zaatakował też pionka. Przeciwnik dobrze F4, no moje figury, figury w parterze, ale na skoczka D3 na szczęście mam posunięcie wieża D1. I tutaj już mi się wydawało, że wychodzę z tego bagna, Wychodzę z tej bardzo złej pozycji. Po skoczku C1 wymieniłem goniec D8 i na szczęście jest posunięcie skoczek C1. Wszystko jest teraz równo, tak? Widzimy sześć pionków białych, sześć pionków czarnych. Przewagą, delikatną przewagą czarnych na pewno jest para gońców. Tutaj mi się wszystko zgadzało w wariantach, tak? Ponieważ gdybym teraz po skoczku C1 zbił na D1, no to następuje klasyczny wjazd wieżą na drugą linię i tu by było już bardzo nieprzyjemnie, tak? Za chwilę jakiś goniec, za chwilę może goniec D8, goniec B6 i ogromne problemy na przekątnych i na linii numer 2. Po skoczku C1 na szczęście miałem redukcję, bicie, bicie i już się tutaj cieszyłem. Dobra, zaraz z tego wyjdę, tak sobie pomyślałem podczas partii. Po gońcu B6, król F1 i po gońcu E3 już wiedziałem, że to tak nie do końca. Z tego względu, że jak zagram posunięcie skoczek D3, to tutaj powstaje coś takiego w stylu cuk cwangu praktycznie, tak, bo ja już jestem zmuszony zagrać posunięcia król E2, ten goniec mi tutaj wyłącza króla. Goniec z kolei C4 robi związanie na skoczku i na królu, czyli także dwie figury są praktycznie bez ruchu. A zobaczmy na tego parszywego gońca G2. On też tutaj no nie błyszczy to, to jest mało powiedziane po prostu jest beznadziejny. Tak? Także już tutaj, no mówię, no nie, no to, to, to walczyłem, ale to, to po prostu za chwilę przegra. No i teraz patrzcie, jak to się wszystko zakończyło. No myślę, że czarne mogą tutaj. W dosyć prosty sposób wygrać nastąpiło król D7, ja zagrałem A4, król E6. Ja zagrałem H4, próbowałem tutaj zrobić coś w stylu twierdzy. To też możesz sobie zobaczyć u mnie na kanale. Żeby po prostu twierdza to jest coś takiego, że przeciwnik nie może, nie może przejść królem do mojego obozu. Na G5 tutaj próbowałem wszystko zapychać, na król D5, A5, no i tak naprawdę no ciężko tutaj coś białemu kolorowi doradzić. Chociaż można by było tu próbować, nie wiem, wycofać gońca na B5 i zrobić taki wjazd na H, czyli wjazd król C4, król B3, albo król C4, król C3, no cały czas tutaj jest król na muszce i ja nic nie jestem w stanie z tego, z tego zrobić. E, aczkolwiek dopiero ten plan mi gdzieś tam po partii przyszedł, bo w partii bardziej myślałem, że na posunięcie A5 raczej przeciwnik będzie dochodził do tego ruchu, tak? To raczej byłem pogodzony z, z wynikiem negatywnym, jedyną swoją szansą potrwałem w dobrym czasie, 38 sekund, ja półtorej minuty, czyli połowę czasu z partii. I teraz zobaczcie na to, ja nawet nie byłem świadomy, co tutaj za chwilę powstanie. Zagrałem go nie F1, raczej z taką myślą, żeby sobie tutaj jakoś zejść może na, na D1 i na C2. To oczywiście też tutaj w tej sytuacji za bardzo nie ratuje, tak? Ale na pewno nie wolno zagrać tego, co zagrały czarne. Czarne zagrały teraz posunięcie E4. No taki ruch wydaje się normalny, naturalny do przodu. Za chwilę to się wymieni i będzie ogromny nacisk na tego gońca D3. Ja zbiłem to. Król to zbił. W ogóle nie wiedziałem, że po posunięciu goniec G2 przeciwnik sam sobie zrobił mata. Tak sam wpadł w siatkę matową. Zobaczcie. Goniec zabiera białe pole. Skoczek zabiera to. Pole, pionek zabiera to pole i pionek ten z C3 zabiera to pole. Jest po prostu siatka matowa. I tutaj myślałem, że jeszcze jak przeciwnik zagra posunięcie F3, to jakoś z tego się wykaraska. I nagle po gońcu F3, zobaczcie, na to, no to niezwykła pozycja, tak? Król w centrum z parą gońców, gdzie wydawało mi się, że cuk, swang po prostu mnie załatwi. Nagle przeciwnik dostał mata. Także na no po prostu zaśmiałem się sam do siebie po partii, jak można takim. W głupi sposób przegrać partię i w głupi sposób wygrać partię. No, takim zupełnym, zupełnym przypadkiem. Przeciwnik dostaje mata. Z pewnością po tej partii był bardzo wkurzony. Drugi pojedynek zagrałem z National Master, czyli z takim mistrzem krajowym. Practice makes. Ok, też się nie podpisał. Obecnie 2600, także z pewnością zawodnik dużo potrafiający. Partia miała taki przebieg. Przeciwnik rozpoczął od posunięcia D4. ja Jaskoczek F6. Goniec G5, czyli taki atak trąbkowskiego. Też popularna broń w ostatnim czasie. Ja sobie zedłem skoczkiem na E4. Goniec do centrum. Tutaj, oczywiście, skoczek zagrażał temu gońcowi. Walka o centrum, E3C5, próba w jakiś sposób oddziaływania na to centrum. Zawsze też na to posunięcie, mam jakiegoś szacha. I na przykład na C3 mogę tego pionka bez problemu odbić. Nastąpiło gonie z na D3. Ja się tutaj wycofałem. Nie chciałem tutaj wchodzić w żadne komplikacje. Po C3 czasami są takie układy, że grozi DC i za chwilę podbronienie tego pionka B4, ale tu mi się wydaje, że jakbym zagrał chociażby skoczek C6, to na DC mam zawsze posunięcie E5 i ja wyjdę na tym bardziej korzystnie, tak? ponieważ biorę centrum i za chwilę tego pionka odbiję. Tak? Przeciwnik jednocześnie nie zdąży zagrać posunięcia. B4, no bo widzimy, że tutaj podwisa goniec na F4. Także po C3 można grać skoczek C6, ja wybrałem inną opcję, zagrałem sobie hetman B6, bronię tego pionka bezpośredni sposób, zagrażam też w taki sposób. Na sposkoczku D2 nie zdecydowałem się tutaj na branie na B2, to jednak takie pionkożerstwo. Skoczek C6, wieża B1, G6, no... Oczywiście tutaj obie strony będą dożyć do krótkiej roszady, czarne już zroszowały, białe też zroszowały sobie w ten sposób. I tutaj kojarzyłem, jakieś 10 lat temu przygotowywałem się do pewnej partii, gdzie przeciwnik właśnie ustawiał taki, można powiedzieć, londyński domek z takimi gońcami. I tu kojarzyłem taki plan, że można też zagrać posunięcie skoczek D7, tak, z jakimś natychmiastowym ruchem E5. I to mi się udało, po Hetman E2, E5, bicie, 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 prawie do spodu. No i wydaje mi się, że po debiucie stoję bardzo dobrze. Mam posunięcie goniec D7, chociażby z groźbą goniec B5 z próbą zdobycia jakości. Przeciwnik oczywiście to widzi. Ja goniec B5 poprawiam się i na C4. To mnie trochę posunięcie zdziwiło. Czemu tak przeciwnik oddaje pionka? Pewnie nie chciał grać w takiej pozycji hetman E1 i na przykład po tym, po tym. Teraz ja mam przewagę pozycyjną, tak jak ten Józef Knef w poprzedniej partii, gdzie mam parę gońców i no bardzo swobodną grę. No Pewnie chodziło też mu o to, że jak odejdzie wieżą gdzieś tam na C1, no to teraz ten pionek, tego pionka mogę w zasadzie b, b, wziąć bezkarnie. Także wolał oddać pionka w, na C4. Ja sobie tego pionka przyjąłem, bardzo zadowolony byłem z tej pozycji. Po końcu D3 biorę sobie drugiego pionka. No czyli można powiedzieć, że zupełnie inna partia w porównaniu do tej, do tej poprzedniej. Powierzy A1 goniec B3. Powierzy z D na C1. Mam spokojną tutaj kontrolę nad pozycją. Dwa pionki więcej. C4. Po gońcu C2 e, zagrałem sobie wieża na E8, czyli wprowadzam niegrającą figurę do gry. E, grozi też jakieś posunięcie typu D4. Przeciwnik z tego schodzi. E, tutaj zagrałem D4. Tak jak mówiłem, trochę za szybko. Nastąpiło zbicia, Zrobiłem wtrącenie. E, I po Hetman B3 tu się troszeczkę zakręciłem z tego względu, że. Po a6 jeszcze było dobrze, i po tym posunięciu nagle się okazało, że tego pionka na C4 podwaliłem. Teraz nastąpiło posunięcie wieża C5. No dobrze, gramy dalej. Pionka podwaliłem, wymieniamy figurę, mamy przewagę, mamy czas porównywalny. Pionek więcej, czyli 2 na 1 na tej stronie, czyli powinienem teoretycznie tutaj pchać jakoś pionki do przodu, dążyć do promocji. No teraz troszeczkę przyspieszymy tempo. Po Hetman E4 nastąpiła wymiana hetmanów, no czyli też całkiem dobrze. Gońce są jednobarwne, czyli cały czas jest szansa, żeby to wygrać. Przeciwnik za plecami pionka, to jest oczywiście klasyczna zasada. Ja tutaj się dosyć dobrze ustawiłem i tu chyba jednak nie należało wymieniać gońców. Większe szanse w tej końcówce miałem gdyby te gońce zostały na planszy. Może jednak goniec G7 trzeba było zarobić. Po wymianie przechodzimy tak naprawdę do takiej klasycznej końcówki 3 na 2. Jeżeli te 3 na 2 jest na jednej stronie, to szanse na remis są bardzo duże. No co, przyspieszyłem tutaj tempo, miałem 10 sekund więcej, próbowałem też rzeczywiście wykorzystać przewagę czasową, wygrać na czas, no i zobaczcie, jak to dalej się potoczyło, jakaś tam próba, oczywiście przejście do piąkówki, duża szansa, że mogę to wygrać wtedy, tak, także tutaj przeciwnik dobrze się zachował, że został w wieżówce, dalej próbuję coś tutaj, tak, próbuję poprawiać, Zwróćmy uwagę, że ten czas cały czas jest w miarę porównywalny. Obiektywnie trzeba tutaj spojrzeć, że ta pozycja jest remisowa. Ja nie jestem w stanie tego wygrać. No i tak sobie chodziliśmy. Tutaj jeszcze ewentualnie opatrywałem jakąś szansę, właśnie w jakimś macie, tak? czyli jakieś posunięcie G3, król do góry i ma zamatować na H1. Tylko jeszcze musiałbym domknąć pole, pole G4. Także tutaj pochodziliśmy, pochodziliśmy. Ja coś tutaj próbowałem działać. Zostały już ostatnie sekundy 10 do 17. Coś jeszcze próbuję, podwyższam się. Jak to jest, jak się ma mało czasu, to się często właśnie te ruchy z szachem robi, a ja dzięki temu się podwyższyłem. Tak? Także tutaj można, można powiedzieć, że gdzieś z tego obszaru znalazłem się już bardzo wysoko i udało mi się tego pionka tutaj skubnąć. Także dostałem wygraną. I teraz śmieszna jest ta sytuacja. Mam 8 sekund, przeciwnik ma 2 sekundy, a partia kończy się w taki sposób. Idę tutaj, przeciwnik tutaj, idę, wychodzę wieżą. Przeciwnik podstawia mi wieżę mając 2 sekundy, czyli pewnie zrobił jakiś primów. ja mam 5 sekund, no to co, biorę tą wieżę, jestem zadowolony. I teraz jak można to skopać w jednym posunięciu? Oczywiście, jak masz mało czasu, często używa się prymówów. Jakiego teraz prymowo użyłem, że ta partia zamiast prostej wygranej po prostu skończyła się remisem? No co, jest król tutaj, chcę zrobić prymówa z szachem, no to ustawiłem sobie prymówa na A4, no takie w, w miarę logiczne, tak, e, śmieszne jest to, że jakikolwiek inny ruch niż wieża A4 to jest po prostu wygrana, tak, mogłem zagrać sobie królem gdzieś tam na boki, tak, mogłem zagrać dowolny ruch wieżą, też jest wygrane, mogłem zagrać dowolny ruch piąkiem, czyli z tych wszystkich możliwości, tutaj jest, e, jak dobrze liczę, 14 możliwości wieżą, jest 5 możliwości królem, czyli jest już 19, e, 20, 21, chyba dobrze liczę, 21 możliwości i tylko jedna remisuj, oczywiście Maciek znalazł. Ja ustawiłem Primowa i zagrałem posunięcie wieża A4 i nagle zdziwienie, że to po prostu partia, partia kończy się remisem, ponieważ ustawiłem Pata. Także tak to jest w szachach blicowych, 0,007 tutaj e, dziesiątych sekundy, także cokolwiek innego miałem wygraną, ale jak to bywa. W blicach, w blicach, no czasami tak się zdarza. Także w poprzedniej partii miałem Mega fuksa, a tutaj, no jednak, Mega Pecha. I jeszcze jedna śmieszna partia, tutaj jest zawodnikiem z Egiptu, Esam Nashat, fidem niższy od mojego. Tutaj się udanie zrewanżowałem, stosując właśnie taką klasyczną partię. Także jest 1-1 obecnie w naszych pojedynkach, aby było to tak. Przeciwnik rozpoczął od posunięcia d4, ja skoczę f6, po c4 e5 mamy Gambit budapeszteński. Tutaj nagrałem taki specjalny odcinek na temat tego gambitu, także zachęcam Cię do tego, żebyś sobie zobaczył, jak to wszystko wygląda. Ciekawy gambit, taki po prostu na zaskoczenie. Zagrałem skoczek G4, oddałem Pionka. Tutaj oczywiście tego Pionka chcę odbić. Białe bronią po raz pierwszy, czarne atakują po raz drugi, po E3. Białe nie zdecydowały się na obronę tego pionka Tam w opracowaniu było tak, że gra się goniec F4, po gońcu B4. Oczywiście te czarne tutaj liczą na takiego śmiesznego mata, po hetman E7, A3. I jeżeli skoczek to bije, skoczek to bije, skoczek to bije. I jeżeli białe to zbiją na B4, to czarne matują w taki sposób, to jest no taki marzenie czarnych, bodajże w mojej karierze tylko kilka razy mi się udało takiego mata zrobić białe, jeżeli mają jakiekolwiek pojęcia na temat Budapeszta, to po prostu omijają to szerokim mukiem. Tutaj E3 wydaje mi się, że jednak nie do końca jest dobre, ponieważ blokuje gońca. Nastąpił szach, skoczek D2, ja sobie odbiłem tego pionka, goniec E2 rozszada, po A3 nie chciałem za bardzo schodzić na pole C5, bo dostaję B4, tutaj oczywiście nie mogę zejść, bo w ogóle stracę figurę, nie chciałem również schodzić na pole D6, no nie stawia się gońców przed piąkami, a pole E7 wydawało mi się raczej takie mało korzystne, być może to, to, to było dosyć takie praktyczne rozwiązanie, może trzeba było później jakoś przerzucić tego gońca, zrobić fianchetto, G6 i schować gońca na G7. W partii po A3 zbiłem, nie mam pary gońców, także tutaj ta para gońców po raz trzeci nam się pojawia. Po gońcu D2 rozwijam się, czyli D6, roszada, skoczek F3, goniec F3 i po skoczku E5, no białe stoją lepiej. Dlaczego? Ponieważ po gońcu e2, goniec e6 stwarzam jakąś tam małą groźbę, przeciwnik to łatwo obroni. Ja gram b6, żeby nie było chociażby posunięcia c5. Dlaczego białe stoją lepiej? Ponieważ mają parę gońców. Mogą z łatwością przesuwać pionki, tak? czyli mogą ustawić np. przykład posunięcie f4. Ja nie mogę zagrać tak, bo dostanę widłę. No musiałbym gdzieś zagrać raczej na c6. Tak? Po tym posunięciu też jest źle, ponieważ pionek schwytał mojego gońca. Także skoczek C6, ten, a no widzimy widzimy wyraźnie, że tutaj jakieś dojście do, do E4 spowoduje, że będzie mocne centrum. Na początek jednak jeszcze profilaktyka, żeby nie było ruchu skoczek, skoczek tutaj. Także no mniej więcej taka pozycja mogłaby powstać, no i tu widać wyraźnie, że białe mogą pchać pionki. Białe mogą się bardzo fajnie tutaj ustawić tymi gońcami, no i będzie jakieś takie kąsanie po skosie. Także bardzo mnie zdziwiło teraz to posunięcie, które zrobił mój przeciwnik. Na posunięcie B6 zagrał tak, a na posunięcie A5, takie profilaktyczne, po prostu zbił, także cała jego przewaga po prostu umknęła w tym momencie. Ma parę gońców, ma lepszą figurę, a jednak wymieni za słabszego skoczka w centrum. Tego skoczka trzeba było, tak jak pokazywałem wcześniej, przeganiać w ten sposób. Tutaj jeszcze mnie jedna rzecz zastanawia, bo tego teraz dopiero, teraz to zauważyłem, że po gońcu C3 mogłem jeszcze zbić w taki sposób to wówczas może przeciwnik nawet jeszcze gorzej na tym by wyszedł, bo po gońcu G7 jest jeszcze jakieś wtrącenie skoczek A3, ale to jest odpowiedź hetman C3, to jedna nie, tutaj jednak białe by wyszły dosyć korzystnie na tym, ponieważ podwisa goniec i podwisa też skoczek. Gdyby po, z kolei po posunięciu król tutaj nastąpiło to, no to raczej nie, chciałem, nie chciałbym oddawać pionka z roszady za pionka C4. Także ta wymiana wydaje mi się, że nie jest korzystna. Po gońcu C3 chyba teraz widzę właśnie, dlaczego po prostu przeciwnik zbił w taki sposób. Ja na B3 raczej szukowałem coś w stylu A4, żeby te pionki po prostu rozbić, żeby były słabe. Po końcu E5 dalej partia przebiegała w taki sposób. Przeciwnik zajął linię, ale tylko na chwilę. Fajne jest u mnie to, że mam ustawione pionki na ciemnych polach. Jeżeli masz gońca białopolowego, takiego jak ten, to właśnie te pionki powinny być ustawione na przeciwnym kolorze. Przeciwnik ma dosyć podobnie, poza tym takim wrażliwym pionkiem C4. W partii goniec E2, i tu wydawało mi się, że stoję, stoję lepiej. Tak? Hetman C3 powodował to, że przeciwnik CB4. Ja zagrałem A4, teraz na B4 mam po prostu bicie w przelocie, czyli dobrze. Troszeczkę ten pionek stał, stał się tutaj słaby w tym momencie, zaraz zobaczycie dlaczego. Po H5 planowałem jakieś H4, H3, takie, takie ruchy bardzo często się robi. Z kolei białe bardzo dobrze zagrały posunięcie H4 i tutaj te pionki się wystopowały. Krógi 7, ciężko jest właśnie, w, jeżeli masz w miarę dobrze ustawione figury, nie możesz ich poprawić, to czasami... Ciężko znaleźć taki poprawny plan, tak? jeżeli figury stoją już optymalnie. Jest taka zasada, że jeżeli Twoje figury stoją źle, to znajdź najgorzej położoną i ją popraw, tak? Także ja tutaj sobie gram król G7, troszeczkę wpadam na związanie, ruchu F4 w ogóle się nie bałem. Tylko tak się zastanawiam, co tutaj innego miałbym zrobić, tak? Jakieś zdwojenie typu wieża D7 powoduje to, że jest bicie, bicie i przeciwnik nadal zajmuje linię. Także takie ruche wyczekiwacze tutaj w tej pozycji stosowałem. Przeciwnik zagrał wieża D2. Ja zbiłem, zbiłem, niestety nie jestem w stanie w tej pozycji odbić tej linii, czyli nie ma ruchu wieża D8. Planowałem król F6, także w tej partii bardzo odważny był mój król. Król F6, króle 7 i wieża D8. Tylko to też za dużo nic nie daje, kiedy przeciwnik po prostu sobie położy dwie ciężkie figury na jednej linii. Zagrał dziwnie, Hetman D1 tak mi się przynajmniej w pierwszym momencie wydawało, ale dopiero później dostrzegłem groźbę, że ten pionek nie za bardzo jest, jak go bronić. Gońca D7 nie mam, tak, niby bezpośrednia obrona, ale podwałka. Z kolei po Hetmanie D1, no B5 nie, niemożliwe, a Hetman C6 też raczej takie wątpliwe. Także no musiałem zagrać jakieś wieża A8 i tłumaczyć się z tej pozycji. Hetman D2, C6, plan miałem mniej więcej taki, wieża A7 i wieża D7. Hetman D1, wieża A7, Hetman D8, szach. I tutaj już mi przez myśl przeszła pierwsza taka właśnie taka idea, żeby tym królem jakoś pod, tego króla podwyższyć, gdzieś tam wejść wyżej, tak? Jednak król F5 w takim momencie może być bardzo, bardzo sromotna poraczka, na przykład goniec F3, gram swoje wieża D7, które zaplanowałem i nagle okazuje się, że dostaje mata, tak? Także tutaj ten król zostaje domknięty, mat piąkiem zdarza się dosyć rzadko, także to nie jest jeszcze czas, żeby tym królem wychodzić. Cofnąłem się na G7, wieża D1, przeciwnik podwalił piąkę, ale nie chciałem tego piona brać, ponieważ po biciu... Po biciu, po biciu jest odbicie pionka B6. To mi się nie wydawało korzystne, wolałem z tym poczekać. Zagrałem jakieś posunięcie wieża B7, żebym w kolejnym ruchu właśnie mógł zbić na C4. No i przeciwnik Hetman E8. Ja sobie wierzę E7, żeby tego Hetmana przepędzić z tego pola. Przeciwnik bierze pod lupę tego pionka i tego pionka. Goniec C4 jest teraz możliwe. Teraz już się zdecydowałem: Bo goniec C4, goniec C4, Hetman. C4 To mnie bardzo, bardzo zdziwiło, że przeciwnik nie zagrał Hetman B6. No. Na to liczyłem. Pozycja mi się wydaje gdzieś tam koło równości. Zagrał wieża D8. I często jest takie coś, że się w takim w ataku zapętlamy. Idziemy figurą do ataku, jednocześnie nie widząc, że przeciwnik łatwo się może w tej sytuacji wykaraskać. A zapominamy, że pozostawiamy króla na pastwę losu. Także tutaj przeciwnik właśnie tak zrobił. Poszedł do ataku, ale tego ataku po prostu nie miał. Po B5 nastąpiła wieża G8. Tutaj oczywiście mogę też zagrać król na H7, też jest taka opcja. Jeszcze bardziej bym tu przeciwnika trochę tak zdołował, bo na przykład po wieży H8, król G7, Hetman idąc na G8, zobaczcie, że temu, temu królowi nic nie grozi, ten król jest bardzo zabezpieczony, a te wieże, tak jak mówiłem, tak się zapętliły w ataku, nic mi nie mogą zrobić. Tu na szczęście nie wchodzi żaden motyw wieża H5, GH, Hetman G5, bo mam po prostu zejście na E6. Po szachu poszedłem na F6 i wieża C8. I w tym momencie, kiedy ja miałem 44 sekundy, przeciwnik 47, przypomniałem się taka klasyczna partia, którą uwielbiam, zresztą uwielbiam ją pokazywać parę razy, była na kanale. Timan Short, zobacz sobie to w jednym z moich nagrań. I tak sobie pomyślałem, fajnie by było tym królem tego króla dołączyć do ataku. Także, no, raczej robimy ruchu do tyłu, tak? Kiedy hetmany są na planszy, to raczej tego króla chowamy. A ja mówię, tak sobie myślałem, mam fajną ścieżkę, może by tak zaryzykować. I tak mnie bardzo kusiło, żeby pójść do przodu. Mówię, albo tą ścieżką. Sobie pójdę i wyląduję na tym albo na tym polu. I tak też zrobiłem. Poszedłem, król F5, Hetman D6, wieża E6, tu się wszystko broni. Po Hetman F8, tutaj być może nawet w tej pozycji można zagrać to posunięcie i być może to już wygrywa, tak? Król, król na G4, jeszcze efektowniej. Po tym posunięciu domykamy siatkę matową, grając Hetman na H3. Nie ma w zasadzie obrony, nie ma jak obronić się przed posunięciem, Hetman C1 ma, także zobaczcie, król... Mój król broni się sam, a raczej nie. Mój król tutaj po prostu w tej sytuacji atakuje. Także tutaj wieża F6 może dawało jeszcze przeciwnikowi jakąś szansę na obronę. Po tym posunięciu też mogłem zagrać trochę inaczej. Zagrałem król E4, czyli moja ścieżka króla była tak, tak, tak. Wlądowałem tutaj. Tak patrząc na to teraz, mogę zagrać król G4 i po tym posunięciu mogę zagrać też król H3. Mój król ponownie jest bezpieczny. Różnica jednak jest taka, że w tym momencie można zagrać jeszcze posunięcie e4. Co wtedy? To też dobre pytanie, takie praktyczne, ale wydaje mi się, że tutaj bym wygrywał po ruchu hetman c2. Nie mogę zagrać na to pole, ale teraz mam do wyboru trzy pola. To, 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 czyli to pole c1 odpada, to pole może zostać też zabrane, tak, czyli te dwa pola mam zabrane, ale wtedy matuję na b1. Poprawcie mnie, jeżeli tutaj coś można się jakoś obronić, ale po Hetman C2 za bardzo tego nie widzę. Dodatkowym, a tu tam jeszcze jest atak na, na pionka F2. Także można powiedzieć, że ten król E4 można było jeszcze bardziej tutaj poprawić, zagrając, grając król G4. W partii było tak, ja wszedłem sobie na F5. No i co? No to tutaj już idąc za ciosem, gram oczywiście to posunięcie, domykając siatkę matową, gram król F3. Po Hetman na B4 zrobiłem szacha no i mój król tutaj dopełnia dzieła. Wygrywa też oczywiście posunięcie Hetman F1 w tej pozycji z takim jakimś nieuchronnym matem na G2. Ja zagrałem sobie król F2, także mój król z g 7 tutaj zrobił taką piękną ścieżynkę i trafił. Tam, gdzie trafić powinien. Za chwilę, oczywiście, jest nieuchronne. Hetman G1 przeciwnik bierze D1. Ja zrobiłem szacha i po tym posunięciu Hetman G3. To była jedyna partia tego dnia, także już dałem sobie spokój. Pięknie tutaj byłem bardzo z siebie zadowolony. Przeciwnik 7 sekund, ja 22. Także partia Short Teaman zobacz sobie na kanale. No i też cieszy oko na pewno wykorzystanie takiego motywu w praktyce. E, także dajcie znać w komentarzu, czy podobało wam się te trzy moje partie. Co o nich sądzicie. I oczywiście zachęcam do subskrypcji, do oglądania innych moich filmów szkoleniowych. Do zobaczenia, do kolejnego nagrania. Cześć!